Cześć, ja jestem Sumiany i witam was bardzo serdecznie w opinii na temat 571 chapteru Bleacha, który oceniam lepiej od poprzedniego. Mimo że w poprzednim bardzo mi się podobało to, iż zobaczyliśmy wygląd Ruki w Bankaju, to tutaj zobaczyliśmy Shikai Yachiru, który jest naprawdę według mnie świetny, ale zaraz o tym. W tym chapterze oprócz ujrzenia Shikai Yachiru zobaczyliśmy też nietypowe, a także bardzo ciekawe zdolności Gwen Hela, czyli Quincy'ego, który stanął naprzeciwko Tetsu oraz Yachiru. I jego umiejętności są naprawdę bardzo ciekawe, bo władzą taką umiejętnością niewidzialności, ale ta umiejętność dzieje się na trzy fazy. W pierwszej fazie znika jego ciało, czyli mówiąc innymi słowy, staje się niewidzialny. W drugiej fazie tworzy iluzję siebie, a w trzeciej fazie znika jego egzystencja, czyli zobaczyliśmy go, na przykład Yachiru go zobaczyła, ale zaraz chwilę po tym go zapomniała. Nie wie, kim jest. Ale tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo Yachiru, bo ten cały Gwen Hell był bardzo pewny siebie. Myślał, że jeżeli wejdzie w tę fazę trzecią, no to no nie będzie nikt go w stanie zatkować, no bo nie będzie nikt pewien, czy on jest przyjacielem, czy też wrogiem. Ale Yachiru całkowicie rozbroiła swoją logiką. Powiedziała, że jeżeli jej serce przestaje na moment bić, to znaczy, że ta osoba jest wrogiem. Ale mimo że jej naprawdę logika jest zabójcza, to jednocześnie zabójczo skuteczna. Bo zobaczmy, Kotetsu nie kieruje się instynktem. Ona nie jest w stanie zatkować Gwen Hella, ani go zranić tym bardziej. Natomiast Yachiru, mimo że ma tę swoją pokrętną logikę, bardzo prostą i jednocześnie mega zaskakującą, to jest naprawdę skuteczna ta logika. Sprawdza się doskonale, ponieważ jest w stanie go zranić, mimo że Gwen Hell sądził, że to jest niemożliwe. No w sumie Gwen Hell się nie spodziewał, że Yachiru, czyli takie małe dziecko w jego oczach, mogłoby mu sprawić aż tyle problemów. No i widać, że Yachiru poważnie traktuje Gwen Hella, ponieważ po raz pierwszy pokazała swój Shikai. W historii Bleacha nie mieliśmy jeszcze okazji, w której po pierwsze Yachiru by walczyła, po pierwsze by uwolniła swój Shikai, po drugie w ogóle by walczyła. No, szok po prostu. I mnie się to sam po Kenju naprawdę mega podoba. Kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem, tak mi się skojarzyło, że Yachiru to jest taka mała dziewczynka, no bo jest, ale te potworki, które się pojawiły, czyli to co jej Shikai, kojarzy mi się to mała dziewczynka z wyimaginowanymi przyjaciółmi, które są potworami. I Gwen Hell zranił parę razy Yachiru. Sądziłem, że te ciosy są, no, trochę jej zaszkodzą, ale Yachiru mówi, że nie muszę się martwić, że zabiorę zabawę Kenchanowi. Czyli wniosek z tego, że naprawdę chyba kocha walczyć, tak samo jak Kenpachi. I takie zranienia ją dopingują, w sensie zagrzewają do walki. Pobudzają ją. I naprawdę świetnie się przy tym bawi. I nawet widać jej taką pełną radości twarz na ostatniej stronie, kiedy, no, chce uderzyć Gwen Hella. No i Yachiru zdradziła Gwen Hellowi umiejętności swojego zampaktu. I tutaj się obawiam takiej samej sytuacji jak z Rose'em, który zdradził Superstarowi swoją umiejętności swojego zampaktu i przegrał. Był praktycznie na skraju śmierci, więc obawiam się, żeby z Yachiru nie było tak samo. Zobaczymy. Bo wiadomo, Bleach leci schematem, więc zapewne Yachiru teraz dostanie po tyłku. No przegra, wparuje Zaraki i po walce. Chociaż taki Gwen Hell dla Zarakiego, no, trochę kiepski pomysł. No, w sensie jest dla niego, Zaraki jest dla niego za silny i myślę, że ta walka byłaby średnia. Zaraki by potraktował tego dziecinną zabawę i tyle. No i podsumowując, ten chapter oceniam naprawdę dobrze. Bardzo mi się podobały te umiejętności Gwen Hella, a także pokazanie Shikai Yachiru. To jest moim zdaniem naprawdę świetne. Bardzo mi się podoba sam po Kenju. Fajna nazwa, muszę też przyznać. No i to tyle. Jeżeli moja opinia wam się podobała, to mile widziałam w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.